Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, oto po raz kolejny już Kroniki Myrtany Archolos, czyli mod do Gothica 2, Noc Kruka. I tak, dziś idziemy zająć się dwoma rzeczami, dwoma sprawami, bardzo prostymi. Pierwsza rzecz, musimy chyba z nim pogadać, się nie mylę. Właśnie sprawi lekarstwa dla brata. Dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. No. Ach, Kurt, znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze. Mów, czego dokładnie potrzebujesz. Mhm. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Nie chcę eliksirów, a przed chwilą mówił co innego, a jak gadaliśmy z nim bez tego. Specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządzeń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże. O, proszę, Riordiana? Maga tego. Z gotuka. Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, okay. Jeśli razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. O, i przekaz mogę spytać o kamień, który dostaliśmy ostatnio. O tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Okej, dziwnie trochę, ale dobra. Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Okej. Czy mamy książkę o runach? Już zobaczymy. Tak, pierwszy tydniki run. Tak, okej. Okej. Dobra. Okej, czyli już wiem gdzie nawet. Chyba pójść, ale dobra. A teraz co potrzebujemy na to? Tutaj na to 5 roślin leśniczych, jeden starty korzeń leśniczy. A wschodnie fiołki. 5 roślin leśniczych, korzeń leśniczy. A. 3 rośliny i ognistą pokrzywę. Dobra, nie mamy niczego z tych rzeczy potrzebnych. A właśnie, czy runa wymaga tutaj jakieś many? 10 many. Okej. Okay. Przy okazji jest dosyć ciemno, więc zanim pójdziemy do Riordiana, ktoś tam teraz modli. Co ciekawe, jak nowicjusz. Ciekawie jest go widzieć jak nowicjusza, naprawdę. A i w ogóle, zanim to wszystko, to tak, idziemy się tutaj przespać na poranka, a potem wyruszymy może gdzieś dalej. I co jeszcze takiego w sumie? A właśnie, ha. Pozwólcie, że sprawdzę jedną głupotę. I to akurat wiąże głupotę. Ale tak, czy bylibyśmy w stanie może teraz ukraść ten gulasz? Chyba nikogo tu nie ma. Ja dla Bastiena. I większa porcja guloszu Marty. Dobra, teraz ta większa porcja gulaszu. Co tu mamy? Jakieś jaja dla Bastiena. Oh,
Okej. Okay. Okej, okay, warto wiedzieć. Nie znam się na otwieraniu zamków. Czemu ona na mnie patrzyła? Nie wiem. Okej, okay, czyli da radę to zrobić. Ale z drugiej strony miałam ewentualnie dostać pozwolenie na to. Nie wiem, czy warto, tak czy inaczej. Mamy gulasz. Czy my coś miał zrobić? O co chodzi? Wilk zabił moją najdorodniejszą owcę. To wielka strata, ale nie mogłem pozwolić, by mięso się zmarnowało. No i teraz mam go za dużo. Sam nie dam rady tego zjeść, ale pomyślałem, że mogę się okay. z kimś podzielić. To jak? Chcesz kilka sztuk mięsa za symboliczne 5 sztuk złota? Lepiej pójdziesz się z sąsiadami? Ja, czemu nie kupię mięso? Weźmy to mięso. Proszę bardzo. Właśnie zapomniałem też o ważnej rzeczy. A jaką jest to, że miałem iść się przespać przecież, więc co? Po prostu chodźmy się przespać. O ty złodziej Jaszku jeden, myszkować się zachciało. Okej, czyli jednak... Łapy precz od mojego gulaszu. Właściwie to nie brałem go dla siebie. Tak? A niby dla kogo? Dla Lokwara. Nie dość, że przyznajesz się do złodziejstwa, to jeszcze obwiniasz za nie staruszka, co lepiej porusza nogami? Wstydź się! Nic już ode mnie nie dostaniesz! Okej, okay, czyli jednak to jest kiepski pomysł z tego, co widzę. Więc no, wczytamy. W ogóle fajny ekran wczytywania, muszę przyznać. Do tej pory miałem inne, więc to nie jest jeszcze dla mnie nowy. No ale tak. Nie dość, że po pierwsze coś takiego się tutaj stało, co po drugie, no... Ona miała nam coś dać, więc... I czym teoretycznie ma nam dać pozwolenie na ten gulasz, więc... Więc no, po prostu prześpimy się do ranka i nie myślmy za bardzo o tym wszystkim. Co mi nie na razie. Do poranka, od razu lepiej. Dobra. Dobra, to jest tu chyba ten farmer znowu będzie chciał nam sprzedać mięso. Dobra, bierzemy mięso, bo to już było przed chwilą. I w sumie coś mam coś takiego do zrobienia, jak tylko myślę o zadaniach. Spotkanie po latach to... okej. Czyli to będzie spotkanie po latach. Okej. Okay. Czy praca alchemika to jest to? Odnaleźć Rolfa? Właśnie w sumie tak. Warto byłoby pomyśleć o tym, żeby tego Rolfa w końcu znaleźć. I ewentualnie może jeszcze, jeśli nie znaleźć tego Rolfa, to chociaż... poszukać jakiegoś... kogoś, kto nas czegoś nowego nauczy. I to nie mówię na razie o kowalstwie. Czy alchemii. O jakichś takich bardziej sensownych rzeczach. I właśnie też jeszcze gdzieś chyba tu był rzeźnik i inne takie rzeczy, które byśmy odwiedzić. Ale na razie skupmy się po prostu na robieniu jakichś questów, czymś więcej niż tylko na tym. Zawsze dziwna sytuacja, nigdzie nikogo nie ma. Ja, dobra, jest ktoś, tylko że on tutaj... ochlapuje sobie twarz wodą. Jak leci? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi, skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? Okej, jakiś chlejus po prostu. Nic więcej, nic mniej. I widzę polną bestię. Ciekawe. Jednak ja nie chcę walczyć z polnymi bestiami. To jest ponad moje siły, znaczy się. A więc tak. Nie ma tutaj ludu, więc idziemy do tej bramy i szukamy tego całego Rolfa, czy jakoś tak... A żebym ja pamiętał... Nie, tak, Rolf. Chyba przed chwilą to czytałem. O, niebieski bias. Przyda się. Zdecydowanie się przyda. Ta muzyka nadal świetna.
bardzo nawet. No ale dobra. Myślę, że tej chałupy też nie odwiedziliśmy, ale... No, zgodnie z tym, co sobie obiecywałem, a do winnicy, do wieży sygnałowej... O. Ja tak właściwie powinienem iść? I po co? No, nie wiem, po prostu wiecie, w którym kierunku, bo... że tutaj gdzieś to wiem. I co gorsza, nadal nie mam łuku, żeby móc wystrzegać się jakieś dziadostw. Ale widzę ognisko. Ognisko zaczęli symbolizuje coś dobrego. Okej, Markus. Cześć, Markusie. Masz ty coś, co mogę ukraść? Masz strzały. To się nimi poczęstuje. Błyska bardzo podpunt tej, która jest w oryginalnym gociku. Nie wiem, czy to jest ta sama, czy to jest jakiś remix, czy coś. Ale okej. Okay. Mam na imię Markus. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Okej. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Warto to wiedzieć. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwym. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. Okej. Możesz mi udzielić rad co do ucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij, zanim do ciebie dobiegnie. Tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. O, proszę, fajne, fajne. Tylko nie wiem, czy da się tak robić. Trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się... Okej, nie trafisz w kolano. No, ciekawe. Chciałbym wiedzieć więcej o strzelaniu z łuku. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać i jak wytworzyć własny. Ale o proszę, podoba mi się. Kosztowało. Podoba mi się. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiesz. Właśnie, oprawiania zwierząt też cię mogę nauczyć. I okej. Okay. I bardziej wyspecjalizowanych rzeczy. Pokroju wyrywania. Trafiliśmy na niego. Mamy to. To właśnie jego winniśmy szukać. Dobra. Uczarstwo, Oprawianie zwierząt? Skóry ssaków i skradanie? Uchodzi, on uczy chyba wszystkiego, czego się da. Czy mi ma spo... Zręczność jeszcze? Pokaż mi swoje towary. Prosty nóż, okej. Okay. Łuk krótki, wiesz, powie... kusza treningowa... Przepisy... Bonusy doświadczenia za książki, okej. Okay. Fajnie, fajnie. Okej, okay, jeszcze można kupować strzały, bełty. Podobie mnie się, pas myśliwego. Fajne. Kurczę. 150 sztuk złota. Dobra. W takim wypadku będę musiał po prostu... Właśnie. Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od ciebie za przystępną cenę. Okej. Okay. Dobra. Mam teraz w takim wypadku pierdolę wniosków. Pierwsze, i uczymy się tego jak najprędzej się da. Drugie, postarajmy się w takim wypadku nie rozwścieć bestii, z których można coś uzyskać. Wiecie, ze szczurka chyba nic nie ma, więc... Teoretycznie... Mogę, okej. Okay.
dalej krwiopijca, co jego już nie chce. O, okej, okay, za dużo krwiopijców. Jeśli mogę z nich skrzydła zbierać, to nie, ja chcę. Ja nie chcę. Nie mogę. Nie ruszę ich. Okej, okay, ognista pokrzywa. Świetnie, z 59 sztuk złota. Mało. Okej, okay, wilki. O, idąc logiką Gotika 2, wilki nie powinny być mocne. Idąc logiką jedynki, lepiej tego nie zbliżać, bo nas zamorduje. Do winnicy? Albo do... O, cholera, to są dziki. Ja nie chcę do dzików. Okej, okay, krzepicy. Czy to jest jakąś łódź? Chyba robimy coś, czego nie powinienem. Tak coś czuję. Ale muszę. Odnaleźć Rolfa? Most jest, łódka jest. To chyba tutaj. Zdaje się, że słyszę... Ile by to jest nie most? Może znaczy Rolfa... Okej, okay, dobra, czyli... Przypolazłem dobrze. Tu też czerwojady. Słyszę wilki, ale ja nie widzę żadnych wilków ani niczego. Tylko to pielce i ścierwojady. Być ostrożny. Prawda jest taka, że... Słyszałem to pomocy, ale... Jeśli tam jest Rolf, to on ma być zastępcą strażnika? Farmer? Okej. Okay. Dobra. Damy radę! Musimy! Pomocy! Widać, że te wilki trzymają się trochę... Dobra, powiem wprost. Te wilki się zachowują trochę jak ścierwojady. Pomocy! A nie jak wilki. Ścierwojady, kratoszczury. Trzy skóry zmarnowane. Nie wiem, czego tu nie znajdę. Ale cholera, no. Nie miałem jak. Dobra. Może się znajdę jakiś sposób na szybki zarobek bez opuszczania wioski i tak dalej, to oczywiście się cofnę zapisowo i coś. Żebyście się nie dziwili, że może czasami właśnie będę jakby cofał się do starych zapisów i próbował zrobić coś lepiej. Ale się udało i hey, tak, to jest Rolf. Nos w dzieciach wynagrodzi. Myślałem, że już będzie po mnie. Co za tchórz? Jest jaki tchórz z niego? Dzięki, wolę skiepkę? Nie. Jak długo zobaczmy tu to. Siedzisz? Całe wieki, ale na moje szczęście wilki nie skaczą tak wysoko. Co się stało? Miałem wracać, gdy usłyszałem wycie wilków i tak skończyłem tutaj, na tej skale. Możesz biec? I jakoś dam radę. Tylko proszę, zabierz mnie już stąd do domu, zanim ta bestia znowu się pojawi. Okej? Okay? Idziesz, czy nie? Dobra, no halo. No chodź! To dobra, jestem gotowy. Zabierajmy się stąd! Okej. Okay. Wspominałeś o bestii. Jak wyglądała? Była koszmarna. Nigdy czegoś podobnego na oczy nie widziałem. Była tam... O, koło tych drzew. Naprzeciwko. Okej. Okay. Przysyła mnie Folkart. Mówił, że poszedłeś po jakieś zapasy. Większość z nich wymyła woda i pewnie już dawno dotarły do morza. Ale na łodzi powinna być jakaś butelka wina i ryby. Tylko nie każ mi po nie iść, bo i tak nie pójdę. Mam już serdecznie... Zacznę dość przygód na dzisiaj. Blisko. Proszę, pospieszmy się. Okej. Okej, proszę, pośpieszmy się. Też tak też zrobię. Okej. Okay. Czynia pełna ryb. Fajnie. A nie mówił też coś o jakimś winie? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej chodź tędy. Tu jest wilk. A ja jak mówię chcę... oszczędzać problemów sobie za walkę
z różnymi bestiami. Okej. No cóż, musiałem. Nie będę ukrywał, nie jestem z tego powodu zadowolony. No ale jak muszę, to muszę. Okej. Tutaj ktoś stoi. Czyżby to był... A nie, dobra, to Markus, ten myśliwy. Okej. Okay. Jesteśmy prawie żywi, prawie martwi, znaczy nie prawie żywi. Ale daliśmy radę. I to nawet sukces, jak na mój gust. Dzięki. Jestem twoim... Bo prawie nic dodatkowego nie musieliśmy ubijać. I w ogóle mam skrzynię ryb. Ciekawe, co z tym trzeba zrobić. O, mieszek. Lubię mieszki. Fajnie w nich pieniądze dzwonią. Rolf jest już bezpieczny. O, dziękuję. Kamień mi spadł z serca. Były jakieś problemy? Parę wilków, ale jakoś sobie z nim poradziliśmy, czy poszło jak spotka? Nie. Parę wilków, ale jakoś sobie z nimi poradziliśmy. Wilki? Tak blisko muru wioski? No, trzeba będzie zawiadomić myśliwych. Te zwierzęta to nie przelewki. Udało mi się odzyskać część zapasów z łodzi rybackiej. Dobra robota. Nie sądziłem, że cokolwiek przetrwało tę burzę. Okej, czyli świetnie. Parę monet. Przynajmniej tyle mogę ci dać za twoją fatygę. Świetnie. Dzięki, przydadzą się. To ja dziękuję. 90! Rolfa. A teraz wybacz, ale muszę wracać do pracy. Swoją drogą, Rolf. Zaraz się uczymy myślistwa. Od pewnego czasu wśród mieszkańców chodzą plotki o leśnej bestii terroryzującej okolice. Mówią, że przemyka z krajem lasu, wypatrując wieśniaków wracających z pól i miejsc połowów. Niewielu ją widziało, a jeszcze mniej przeżyło z nią spotkanie. Jeśli Rolf faktycznie ją widział, to miał sporo szczęścia, że wyszedł z tego cało. Okej. Okay. Idziemy sprzedać coś i zaraz będziemy mieć myślistwo. Wiem, że mogę dziwnie brzmieć i w ogóle, ale cóż, no po prostu cieszę się, że się udało znaleźć coś takiego wspaniałego jak złoto na naukę myślistwa. A teraz chrząszcz, gin. Grzeczny chrząszcz. Grzeczny chrząszcz. Dobra, swoją drogą. Prawie żadnych bestii nie musieliśmy ubijać, więc jestem w stanie powiedzieć, że jestem ukontentowany, zadowolony i w ogóle z tego, co się tam zrobiło, więc no. Tu jest jakiś handlarz, chyba ten kowal? Yep, wydaje mi się, że będzie dobrym kandydatem na sprzedaż. Tylko czy sobie sprzedamy? Nie no, nogi szkielet, czy nie? W sensie topór. Teoretycznie zniemy z niego trochę, a ja i tak mówię, idę pod dwurękę póki co. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. Pokaż mi, co masz na stanie. Chociaż może będzie mniej? Nie, 8 tylko. Ech. Dobra, i tak sprzedam. Żeby się nauczyć myślistwa. Więc... spotkamy się już na miejscu. Oszczędzę wam po prostu trochę uważanie w tej wewte. A potem... potem się zobaczy, co dalej w sumie. Bo nie mam pojęcia. Na pewno jedyne, co tu można tutaj ewentualnie właśnie poszukać jeszcze czegoś w wiosce. Wejść do tej chałupy tu. Zawrócić rzeźnika i tym podobne. No, właśnie miałem wam oszczędzić. Znowu przegadałem wszystko. Nie no, typowie ja. Typowie ja po prostu w nią bym się zamknąć i zrobić cięcia, kiedy obiecuję cięcia. Więc tutaj już nie ma sensu. Jak mówię, bierzemy myślistwo. Bierzemy myślistwo. Inne rzeczy nam niepotrzebne. Oprawianie zwierząt, skóry ssaków i skradanie. Dziwne, że skradanie w tym jest, ale okej. Okay. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. Najważniejsze jest umiejętne podejście do ofiary. Jeśli twój cel za szybko zda sobie sprawę z twojej obecności, może cię zaatakować albo po prostu uciec. Spróbuj zbliżać się do zwierzyny powoli, na ugiętych nogach, z wyciągniętą bronią, a kiedy będziesz już całkiem blisko, wystrzel. Okej. Okay. Samo oprawianie zwierząt w gruncie rzeczy nie jest zbyt trudne. Wymaga tylko dużo cierpliwości i precyzji. Natnij skórę zwierzęcia w okolicach brzucha. Tam jest najdelikatniejsza, a następnie zacznij ostrożnie ją zdzierać.
czasami będziesz musiał wykonać dodatkowe cięcia. Ale pamiętaj, że czym ich więcej, tym gorsza jakość pozyskanej skóry. Z czasem nabierzesz wprawy. Nie bój nic. Okej. Okay. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Pewnie. Czemu nie? O, cholera, wszystko drogie. Kły, pazury, skrzydłokrwicy, żywaczki, krzyżowiadowe. Dobra. Dużo tego. W takim wypadku możemy jeszcze szybko pójść, zobaczyć, czy te wilki, które ubiliśmy, jeszcze tu leżą. Niestety nie. Szkoda. Skorzystałbym na tym, żeby mieć te skóry. Ale tu jest jakiś wilk. Nie. Nie. Nie będę na życie nic robił w takim wypadku. Po prostu wracamy do wioski jeszcze. Póki mnie nie stać na inne rzeczy. Więc dobra. Skoro mamy podstawy, w sumie warto zobaczyć, co tak naprawdę możemy tutaj. Uprawianie zwierząt. Teraz mogę uprawiać zwierzęta w podstawowym zakresie. Ściąganie delikatnych lub pokrytych sierścią skór. Okej. To jeszcze dużo przed nami. Ale fajnie, że kiedyś też mamy skradanie się. Zdecydowanie będą momenty, w których się będzie to bardzo przydawać. A teraz, skoro to już mam za sobą, to idziemy tu. Zobaczmy, co jest w tej chałupie. Poza tym, że są ochroniarze. Na każdym kroku w sumie są ci ochroniarze. U, książka. Lubię książki. Mhm. Okej. Okay. Doręczna siła, miecz mały. Topor, wręczna siła, wielkie topory, wielkie miecze, wręczna zręczność, lekkie miecze i szpady, wręczna zręczność, długie piki i włócznie. Okej, okay, długie piki i włócznie, podoba mi się. Każda rusz ma swoje wadze i zalety, należy tak pamiętać, że to siła będzie zawsze decydowała o dodatkowej mocy wprowadzonego uderzenia. Niech cię tak nie zwiedzie czysta siła, bo nie mogę czci do dzierżenia potrafią być równie zabójcze, szczególnie gdy wojownik praktykuje zrównoważony trening. Trening sił potrafi być niezwykle męczący i na zaawansowanym poziomie kosztować niezwykle dużo pracy. Tymczasem wojownik posługując się włócznym czy szpadą, rozwija zarówno zwinność, jak i siłę. Pierwsza z tych cech pozwala mu posługiwać się niezwykle wygodnymi orężami, natomiast nawet prosty trening siły zwiększy moc jego ciosów. Okej, okay, warto wiedzieć. Niezależnie od wybranego oręża, wymagany będzie również trening posługiwania się nią. Jedną ręką lub obrącz. To właśnie ta praktyka będzie pozwalała wyprowadzić szybsze uderzenia, łączyć je w kombinację, a także częściej zdawać celny cios o znacznie większej mocy. Świadomie wybierz to, z czym czuć się będziesz najwygodniej. Nie bój się eksperymentować. Nie stawiaj na najprostsze rozwiązania. A z pewnością zostaniesz wielkim wojownikiem. Dobra. Warto wiedzieć. Nadal nie jestem pewien, pod co jeszcze będziemy iść. Mówię o dwuręce. Bo obiecałem, że dwuręka będzie w godzinku 2. A jako, że niestety tam co nie robię, to tak. Po prostu. No, może tutaj to zrobimy, ale tak. Pomimo różnicy w predyspozycjach, mogę dodzierżenia tych broni, każdy strzelec może zwiększyć obrażenia zadawane przez swoją broń dzięki drzwieniu zręczności. Mhm, to właśnie ona wpływa na cały złożony proces posługiwania, przygotowania pocisku do strzału i to, ile finalnie wyrządzi szkód. Mhm. Dobra. Dobra. Tylko czy coś ona bardziej istotnego będzie mówiona. Aha. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze nie wiem, powiem szczerze, po co będziemy grać, ale okej. Okay. Powód, by mi przeszkadzać. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego Sir Ramseya. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Oczywiście nie przejdzie mi to przez myśl. Ukradniesz. Choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym i będziesz za to przede mną odpowiadał. O nie.
Jakie prawa panują w Silbach? Jesteś na terytorium Królestwa Myrtany, więc obowiązują tu takie same prawa jak w innych jego częściach. Wszelkie przestępstwa, takie jak kradzież, wtargnięcie i morderstwo są surowo karane. Oczywiście. Ponadto niektórzy mieszkańcy wyspy i obywatele miasta mają szereg dodatkowych praw. Ale skoro nie jesteś ani jednym, ani drugim, ciebie te przywileje nie obejmują. Weź tę broszurę. W niej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Dziękuję. Co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Wioska Silbach leży we władaniu szlachetnego Ser Ramzeja, którą sam król Myrtany ofiarował jego rodzinie wiele wieków temu. Od upadku królewskiej floty wieś pełni funkcję spichlerza całego Archolos, o czym gubernator i jego ludzie przywykli zapominać. Aha. Obowiązuje tu prawo myrtańskie. Za swe przewinienia odpowiadasz w pierwszej kolejności zgodnie z lokalnym prawem przed Ser Ramzejem, którego reprezentuje. Warto wiedzieć, okej. Nie będę pytał tak jeszcze, gdzie spotkać Ser Ramzeja. Zobaczmy więc w takim razie statut wsi. Żywnie podlegamy poniższe przewinienia kradzież. Mhm. Wszczytanie bujek. Okej, ja to dokładnie zwierząt hodowanych. Okej. Wprowadzenie nielegalnych towarów. To akurat nie jestem pewien, co chodzi, ale tak. Morderstwo. Mhm. Okej. Okej. Okej, poniższe ustawienie nie wyliczają się podczas naliczania grzywny, jednak pod warunkiem ofiarze na zastosowanie obrony koniecznej. Tak, gnięcie do domu bez przyzwolenia właściciela. Mhm. Dotykanie kufrów, skrzyń i pojemników. Niesienie. Okej. Powokowanie bujek przy zdobycie broni magii. Tak. Mhm. Okej. Dobra. Warto wiedzieć. Nie widzę tutaj też już niczego, co było na tyle istotne, żeby coś muszę zrobić. Zobaczmy, może czy na piętro możemy wejść i z kimś porozmawiać. Nope, chyba tu niczego nie ma. A nie, są księgi. Trzeba ruszać każdą księgę, którą spotkamy. Dobra. Dobrze. Aha! Okej, warto wiedzieć. Nic nie będzie nam tutaj zwiększał kosztów, z tego co rozumiem. Okej. Warto to wiedzieć. Świetnie, że znalazłem taką księgę. Patrzcie, to jest ciekawa rzecz. Łucznik znający tajniki uczarstwa oraz uprawiania zwierzyny może bardziej skorzystać, przygotowując goblinie jagody zgodnie z przepisem kucharskim, niż poświęcając kolejne lata na mistrzowskie opanowanie alchemii, by tylko trochę efektywniej wydobyć ich potencjał do zwiększenia znaczności. Okej, czyli są jakieś inne sposoby niż tylko alchemia na to, chyba. Nie by się eksperymentować, początki nie wymagają wiele pracy, a bardzo często przynoszą wymierne korzyści. Przemyśl jednak, jakie zdolności pragniesz rozwijać tak bardzo, jak tylko możliwe. Poświęć im całkowicie z pewnością, że myślę. Dobra. Warto wiedzieć. Rzecz jasna, ja nadal nic nie wiem, co chcę robić, więc będę musiał myśleć. Ale warto wiedzieć, że możemy żreć wszystkie rzeczy dające bonusy. Dobra, warto wiedzieć, że wykrawcona broń jest skuteczna, znaczy ma mniejsze wymogi. Czarstwo związane z wyrobem łukówki kurz, czy może pokrywać kowalstwo, sprawdzać we wszystkich wyrobach związanych z broń bojową, gdy już podejmiesz decyzję, znajdź pewnego nauczyciela. Żadna księga zastąpi praktyki pod okiem doświadczonego mistrza. Dobrze. Warto to wszystko wiedzieć. Większość broni wymaga zróżnicowanych trofeów łowieckich. Warto wiedzieć. Dobra, bardzo mi się podoba. Ten łuk czarski, cięciwo oraz dla znamiętszych dzieł języki jaszczurów, okej. Czystego żelaza.
zwykłe promieniowanie czystego żelaza, stalowe i tych z magicznej rudy, potrzebne również będą odpowiednie węgiel oraz bryłki magicznej rudy. Dobra. W takim wypadku wiemy już chyba wszystko. Będziemy musieli się nauczyć wykopywać metale, zbierać wszelkie trofea, inne takie rzeczy, to jest oczywiste dla mnie. A co dalej, to się zobaczy. Tak się naci, 35 minuta już, ojeju. Nie wolno mi to wszystko idzie. Ale nie, nie, nie. Ja nie kończę odcinka, ja muszę jeszcze trochę polatać w tej MFT, pogadać wam głupoty, ale... Z kolejną chwilą coraz bardziej podoba mi się ten mod. Właśnie, czy jest tu jeszcze ktoś, z kim nie gadaliśmy tak za bardzo? Bo jeszcze ktoś taki, to może warto to zobaczyć. Nie, no z nim gadałem, to jest zwykły farmer, więc nie ma co gadać. Jeszcze właśnie, jeśli chodzi o Torstena, to muszę zobaczyć jedną istotną rzecz. Tak, oczywiście. Bo chciałem sprawdzić w sumie jedną ważną rzecz. Tak, marcepty, bo nie zwróciłem tu wcześniej uwagi. Ale tak, miecz żołnierski, wymagane kowalstwo zielone, obrażenia się 40, siła 30, premia 5. Okej, dalej. Cierń. Zielony, obuchowe, co ciekawe, siła, penetracja pancerza. Szaszłykarz sieczny, 50, 06, 30, penetracja, okej. Okay. Potem kosa? 25, 15 dwuręczne, ciekawe. Ciepski miecz dwuręczny, aha. Sługa wiatru. Dobra, najważniejsze jest to, że ma rzeczywiście jakieś tutaj recepty. Nóż do mięsa, duży nóż, miecz bękarski, kąsacz. Wow, dobry krótki miecz, wilczy kieł. Wow, kostur sędziego. Okej. Okay. I można kupować u niego już też inne rzeczy, jak łupki żelaza i wszystko. Dobra, warto wiedzieć. Czas na ciebie, tak. Kolego, nie widziałeś może barana? Niestety nie. Niestety nie. Cholera, mój bros gdzieś zniknął i długo nie wraca. Mógłbyś się za nim rozejrzeć? Zaczynam się naprawdę niepokoić. Jak on wygląda? Jak owca, tylko ma rogi. Jedyne co go wyróżnia, to ten ogromny apetyt. Bruz zawsze tarzał się w śmieciach i zjadał wszystko, co wpadł pod nos. Na pewno nie jest... Zjadł nawet klucz do mojego kufra. O, ciekawe. Dobra, mamy zadanie w takim wypadku, ale skoro zjadł klucz do kufra, to wow. Ciekawa rzecz. Ale tu wszędzie są owce, jest jagnia. I jest dziura w płocie. Do topielca. Nie chcę prowokować topielca. Nie prowokuj topielców. Jeszcze nie znaleźliśmy barana, ale będę go szukał w takim wypadku. Hej, ty. Masz uszkodzony płot. Nie miałeś oglądać płotu, a szukać mojego barana. A co jeśli twój baran zeskoczył na dół? Między topielce i inne potwory? Mój bros nie jest głupi. Poszedł pewnie w inną stronę. Okej. Jeśli tak twierdzisz... Dobra. Tylko zanim będziemy iść znowu gdzieś, to zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Ile razy mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły? To twoja stodoła? Tak, tak. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramsey dał mi prawo do zarządzania nią. Mogę zajrzeć do środka, albo jaśnię. O nie! On się zastanawia. Nie wpuszczam do stodoły byle kogo! Okej, dobra. To nie wpuszczaj do stodoły byle kogo. Nie muszę tam wchodzić. Mówię po raz ostatni. Odejdź! Okej. Przecież nic nie robię, gościu. Ogarnij jełobstwo. Okej, w takim też wypadku...
Mieszek. Widać, że nie będziemy mogli tam nic zrobić chyba. I teraz... Czy jest coś w sumie takiego jeszcze, co powinniśmy szybko ogarnąć? Poza oczywiście mieszkami. 10 monetowe. Liczyłem na jakieś lepsze, ale... Zawsze to coś. 37 sztuk złota, co? No niewiele. Ale zawsze coś. O, bełt. 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 Tablica ogłoszeń. Ofert handlu i nauki. O! Zarejestrowanie handlarza. Mogę kraść ulotki, jak fajnie. Nawet nie wiedziałem, że są takie opcje, ale tak. Ogłoszenia. Zapotrzebowanie. Harden. Remy. Jill. Jest coś? Niebezpieczny ten wokół wioski. Kopalnie Gliki Pieskiej. Skopowanie trofeu Frida. Okej. Okay. Mamy wszystko i teraz mapa wioski. A, takie coś. Nie ma żadnych ogłoszeń. Dobra. Wszystkie ukradliśmy. Jej, ile tu kartek. Więc tak, lista składników to nie. Zapotrzebowanie karten. Pilnie zamówienie na skóry futra. Ze względu na nagły dużą... Zamówienie łowca karten zakupujesz skóry i futra w cenie zbliżonej do rynkowej. 14 wilka, 8 dzika, 16... Szczura? Okej. Oj. Frida. Frida z zakładu łupczarskiego na tropie bestii w mieście Archolus chętnie zakupi wszystkie zwierzęce skóry. Zarówno to od ssaków, jak i gadów. Okej. Okay. Mhm, warto wiedzieć. Okej, okay, dobra, dobra. Pomiędzy wioską Silva a obozem pszczelarzy. Po uszczeniu zrobieniu opłaty za wejście będziecie mogli wydobyć złoto tak długo, jak tylko zechcecie. Nie zanim wszystkich umiejętności wydobycia, zawsze znajdziecie coś dla siebie. Okej. Okay. Hmm? Dobra. Dobra, dobra. Bardzo wiedzieć. Co my tu mamy? Jakiś Jill. Kucharka Jill pracująca na dworze naszego wielmożnego Sir Ramseya. Wypróbuję wszystkie nowe potrawy, które mogłyby podać zarówno podczas wtornych przyjęć, jak i codziennych powiadów. Próbki opanowanych dań należy przynieść do kuchni dworu w Silbach. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, warto wiedzieć. To jakiś Remy. Ze względu na nagłe spore zamówienie, rzeźnik Remy pilnie zakupi tuzin poniższych rodzajów surowego mięsa. Szczerwiada, szczera, wilka. Okej, okay. Wszystkich osób... Dobra. Warto wiedzieć. Dziwne kamienne znaleziska. Znaleźliście wielkie szaro-niebieskie kamienie z wyrysowanymi wizytkami. To jak najszybciej dotarcie domaga Laudasa w mieście Archolos. Kamienie zwane są magicznymi runami, są wykorzystywane jedynie przez wyszkolonych magów dla osób, nie w tym ciągu nie będą miały... Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Dobra, przeczytamy wszystkie te rzeczy i na tym będziemy chyba kończyć epizod. Ale ja zajmę się następnymi. Mhm. Lasy w pobliżu wodospadów. Żaboludzi? Okej, okay, to dziwne, ale tak. Niewielki dopływ światła znacznie nie ogranicza tam widoczność, co otworzy. A las na północ od wioski są tam wargi, warto wiedzieć. Zdecydowanie handlarze. Milion różnych osób, ale dobra, warto wiedzieć. Aha. Markus. Mhm. Tak, dobra, to z Markusem już gadaliśmy. Stone. A, czyli te znikają. Jakiś keeper. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy możemy dowiedzieć nawet kuszy? I Paulus? Rządzi pole bestii z kilka złotych monet po usłyszycie posługiwania się lagą. Sierpami i każdym na broni jednoręczną. Dobra. Okej. Okay.
warto wiedzieć. Świetnie. To ja w takim wypadku robię szybki zapis, numer 27. I dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się epizod podobał. W następnym zobaczymy, co dalej zrobimy ze swoim życiem, ale coś na pewno. No to trzymajcie się i hej, hej.